Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie wszystkie nowe rzeczy w pierwszej aktualizacji w tym sezonie. I od razu mówię, jest to aktualizacja 29.01, czyli tak naprawdę nie powinna być to duża aktualizacja, ale mamy wprowadzone kilka nowych przedmiotów mimo wszystko. Zacznijmy sobie od jachtu, który powinien zmienić się na ten midasowy jacht. Była tutaj mowa o tym, że ten save będzie na kartę, że tu będziemy mieli bossa midasa, ale wygląda na to, że nie, jednak tak nie będzie i sam save będzie od razu otworzony. Sprawdźmy, czy to już tak naprawdę jest. Ja sprawdzałem jedyne co, to łańcuch, w sensie nowy przedmiot i on faktycznie jest na Hadesie, więc polecimy później na niego i sprawdzimy, jak to wszystko działa, ale pierwsze co, wejdźmy sobie tutaj, czekajcie, którędy tutaj się przechodzi, wejdźmy sobie tutaj, no i sprawdźmy, co z tym sejfem, bo jeśli chodzi o tryb podłoga to lawa, zaraz do tego przejdziemy, zaraz o tym pogadamy i no, będziemy musieli po prostu chwilę na niego poczekać i być może właśnie będzie tak samo z sejfem. Czekajcie, przekujmy się tutaj, bo ja nie wiem, gdzie ten sejf jest. Dobra, mamy tutaj Ej, on jest z drugiej strony? Jak to? Niestety musimy się zawrócić i save mamy tutaj. Jak widzicie, save nadal jest otwarty. Czy tutaj coś... Ja swoją drogą koło niego przechodziłem. XD. Czy tutaj będziemy mieli coś na kartę? Wygląda na to, że nie ma nic przygotowanego. Ale ten save prawdopodobnie o godzinie 2, 3, 4, coś takiego, on powinien zostać otworzony. No i tu powinniśmy mieć ulepszoną skrzynkę, zwykłą skrzynkę, no i parę beczek. Także to wszystko, jeśli chodzi o save. No i słuchajcie, chodźmy teraz na Hadesa, ponieważ tam mamy faktycznie nowy przedmiot. Także jeśli chodzi o nowy przedmiot, jest to łańcuch i odkryłem mega fajną rzecz, którą prawdopodobnie pokażę wam w mitach, jak tego powinniście używać. I jeśli chodzi o sam łańcuch, jest on dokładnie na zeświatach i musimy pokonać Hadesa, ponieważ właśnie Hades ma ten łańcuch i na pewno zastanawiacie się, czy łańcuch jest mityczny. No i tutaj was muszę trochę zmartwić, bo nie jest. Jest trochę inny, można powiedzieć, w sensie no jest trochę gorszy, więc przejdźmy szybko na ten łańcuch. Słuchajcie, pamiętajcie, że jesteśmy na kanale Rafa 2, więc zasubskrybujcie kanał, na główny kanał wpadnie również odcinek, ale wpadnie coś lepszego, czekajcie, bo nie mogę oczywiście tam przejść, także przejdźmy sobie. Także no co widzowie, wy zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby być oczywiście na bieżąco. No i co, my już jesteśmy na Hadesie, przyzwijmy bossa, tylko nie bardzo mam do niego czym strzelać, także tu powinien się pojawić boss, no i powinniśmy dostać z niego łańcuch, o ile go Epic na przykład nie wyłączył, ale na pewno tutaj jest, bo ja już to sprawdzałem. Także jedyne, co nam pozostało, to pokonać bossa, także pokonujemy go. I na pewno się zastanawiacie, czy na świecie kreatywnym jest ten łańcuch. Nie wiem, widzowie, jak będzie, to będzie oczywiście on na mojej mapie, więc kod do mapy macie w opisie. Ja tutaj wyeliminuję strażników i wyeliminujemy sobie Hadesa. Także zabierzmy sobie to, zabierzmy sobie to i eliminujmy go. On już powinien... Tak, dobra, mamy to. Eliminujmy go i on powinien właśnie mieć teraz łańcuch w ręce. Przynajmniej tak, ma łańcuch w ręce, ale już wcześniej też miał. Weźmy może sobie te lepy, rzućmy im lepy. Okej, czemu nie? Proszę bardzo. Ej, idealnie, bo akurat sobie kliknąłem to na Hadesa. Przejdźmy sobie tu na lewą stronę. I teraz tak, słuchajcie, no mega szybko musimy sobie tutaj go wyeliminować, bo musimy sprawdzić, jak ten łańcuch wygląda. Na pewno też zastanawiacie się, czy Tommy Gun Midasa jest. Tego wam nie powiem, bo nie wiem. Więc będziemy go po prostu szukać. Podobno są jakieś automaty Midasa, ale czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, żeby on nas tutaj nie wyeliminował. Dobra, mamy to, weźmy sobie jeszcze tutaj skrzynkę, proszę bardzo. No i słuchajcie, nie dość, że mamy monetę, mamy mityczny SMG, to ja byłem przekonany, że dostaniemy mityczny łańcuch Hadesa i wygląda na to, że być może będzie tak, że ten łańcuch będziemy mogli znaleźć również na przykład w ulepszonych skrzynkach. Być może tak jest, więc będziemy teraz otwierać skrzynki i szukać oczywiście nowego Tommy Gunna. Jest to totalnie nowa wersja z tego sezonu i być może w tych... Ej, właśnie, może w tych skrzyniach Olimpu to będzie, w sensie ten Tommy Gun. Na razie go tutaj nigdzie nie ma. Zabierzmy sobie może skrzynię Olimpu. No i co widzowie, jeśli chodzi o tryb, bo powiedziałem wam, że wam powiem, jeśli chodzi o tryb podłoga to lawa. Podłoga to lawa ma się pojawić około 2, 3, 4. Chyba to ma być o 3. Nie do końca przeczytałem, o której to ma być, ale ma on być 4 godziny od teraz. Czekajcie, którą mamy? 11. Czyli powinien ten tryb być o 15. I teraz tak, jeśli chcecie, żebym odpalił streama z tego, napiszcie
w komentarzu stream, a odpalę streamek i będziemy czekać sobie na ten tryb podłoga to lawa. No jak widzicie, to migana. Aha, właśnie, bo jeszcze nie sprawdziliśmy. O, właśnie, no widzicie, łańcuch leci również z tych skrzynek. Słuchajcie, nie sprawdziliśmy najważniejszego, czy Midas uciekł, ponieważ Midas powinien być tam na dole. W sensie pokazywałem wam na głównym kanale, na kanale Rafa, że Midas jest zamknięty w tej komórce takiej tam na dole. Zaraz wam to pokażę. No i zobaczymy, czy on stamtąd uciekł, czy dopiero o godzinie 15 zostanie to zmienione. Okej, musimy sobie wejść tutaj i to powinno być dokładnie w tym miejscu. No i jak widzicie... O, mamy nowy przedmiot swoją drogą. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jak widzicie, on nie uciekł. Niestety, ale jeszcze nie uciekł, więc pewnie ucieknie dopiero o 15. Tylko pytanie teraz, czy mamy Tommy Gunna w grze? To jest mega ciekawe, czy Tommy Gunn będzie. Ej, no właśnie, czy będzie Tommy Gunn? Jeśli on nie uciekł, czekajcie, to nie jest Tommy Gunn? Nie, to nie jest Tommy Gunn, dobra. Jeśli on nie uciekł, no to prawdopodobnie Tommy Gunna jeszcze być nie powinno. To też nie jest Tommy Gunn, to też nie jest Tommy Gunn. No poszukajmy go jeszcze chwilę, może akurat się okaże, że on jest. I z tego, co wiem również... Ej, co? Ze zwykłej skrzynki? Nie wiedziałem, że tak się da. Z tego, co wiem, to powinniśmy dostać jeszcze jedną rzecz. Powinniśmy dostać automaty. Powinniśmy dostać automaty Midasa, których tego Tommy Gunna można kupić, więc prawdopodobnie, gdy uda nam się znaleźć automat, to być może tam będzie ta broń. I fajnie by było, jakbyście tam na dole w komentarzach napisali mity związane z Midasem. Ogólnie, żebyście napisali mity i ja na pewno dla was coś takiego nagram. A, no i właśnie, mamy tutaj nowy przedmiot i w sumie moglibyśmy go przetestować na pociągu, czy on będzie leciał, ale zostawimy sobie to właśnie na mity. Także tak, mamy nową kulkę i zobaczmy, tutaj mamy box, proszę bardzo, przeedytujmy sobie tak, no i rzućmy na przykład do środka, że chcemy tego boxa pokryć. No wygląda na to, że nie, ja myślałem, że to będzie skrywało, ale to jest w sumie, wam powiem, że nawet lepsze niż to większe, bo tu faktycznie rzucamy sobie. Ej, fajne to jest, tylko chyba bardzo krótkie. Tak, to jest mega krótkie. Okej, otwórzmy sobie kolejną skrzynię. I czy tutaj mamy coś takiego? No nie mamy. Weźmy sobie skrzydła i szukamy teraz automatu. O, w sumie, wiecie co? Pójdziemy sobie w to miejsce, ponieważ być może w tych bunkrach będziemy mieli tak samo Tommy Gunna, ale no nie wiadomo tak do końca. Także zlecimy sobie tam. Także tak, mamy jeden nowy przedmiot, drugi nowy przedmiot i teraz szukamy trzeciego nowego przedmiotu. No i oczywiście mamy ten łańcuch. Ja wam nie pokazałem, jak on działa. Oczywiście działa on w ten sposób, zobaczcie, możemy sobie nim przyciągnąć, to jest atak, no nie, czy lewy przycisk myszy to jest atak, ale możemy również przyciągać, no i klikamy teraz, żeby nam przyciągło samochód, no jak widzicie ten samochód to tak średnio się przyciąga, ale przeciwnicy przyciągać się mogą, w sensie możemy przyciągać przeciwników, zejdźmy sobie tutaj na dół, otwórzmy sobie wszystkie te skrzynki, być może tutaj będzie to migan, tu nie ma, otwórzmy tą. Tutaj też nie ma, no niestety, ale nigdzie tego nie ma. W sumie złoto nam się przyda, jakbyśmy znaleźli automat, żebyśmy mogli to zakupić. No tutaj też tego nie ma. Czyli albo ten Tommy Gunn jest już teraz w grze, a my go nie możemy znaleźć, albo dopiero będzie 14:15. Polećmy jeszcze po automaty, poszukajmy w automatach, no i wydaje mi się, że to będzie na tyle. Okej, mamy tutaj automat, tylko pytanie, czy to będzie właśnie automat z Tommy Gunnem, bo jeśli tego Tommy Gunna jeszcze nie ma, no... O, dobra. Dobra, dobra. Ej, zobaczcie, jakie mamy szczęście. Zrobimy na pewno taki challenge na głównym kanale i mamy tak, tutaj fioletowy pistolet oraz Tommy Gunn. Słuchajcie, mamy go. No i to jest piękne. Zobaczmy, jak to działa. Ej, fajny. W ogóle to można modyfikować w takim razie. Ej, ale sztos to działa. Czekajcie, a rozwalmy sobie na przykład ściankę tym. Niech ona się zrobi na full. No powiem wam, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest on nawet szybko strzelny, ale na pewno nie tak jak ten dawny mityczny. Czy jest mityczny? Tego nie mam zielonego pojęcia. Wy widzowie, wpadajcie na te filmy, wpisujcie kod Devela, subskrybujcie ten kanał i wbijajcie na mapy, które są w opisie. Trzymajcie się, na razie, cześć!